Siemanko, z tej strony Komerski. Pamiętacie w ostatnim filmie z zeszłego tygodnia, jak się bawiliśmy, co nie? No i po tej fantastycznej zabawie i strzelaniu, treningu w zasadzie, inspirowanym Call of Duty, moje repliki wyglądają niestety tak. Dlatego dzisiaj pokażę Wam na przykładzie, na przykład tej M-ki, w jaki sposób czyścić karabinki. Zapraszam do oglądania. No i zanim zaczniemy grzebać w tej replice, chciałbym Wam przypomnieć, że mam tarczę do wydania za darmo. Kilka osób spełniło warunek, weszło na Face'a, wrzuciło zdjęcia, ale jest dosłownie kilkanaście osób, które pisały prywatne wiadomości do mnie i mailowo, i przez Messengera, też zgłaszając swoją chęć otrzymania takiej tarczy, więc zachęcam oczywiście do wzięcia, ale zasady obowiązują wszystkich takie same. Zapraszam na Face'a, wrzućcie zdjęcia, no i będziemy dalej się w to bawić, nie? Więc rozbieramy tą replikę. Jak sami widzicie, nie wygląda to jakoś strasznie. Jest po prostu trochę piachu, trochę pyłu, syfu. No, tak jak mówię, no nie jest źle, ale pokażę Wam, jak dostać się do środka i ewentualnie jak ten syf wyczyścić cały ze środka i z zewnątrz. Jest to naprawdę prosta sprawa przy użyciu domowych w zasadzie sposobów i już Wam pokazuję. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to oczywiście odpinamy wszystkie pasy. Ten pas też nadaje się co najwyżej do prania, nie? Normalnie takie pasy nie ma co się stresować, wrzucamy do pralki z innymi rzeczami, tylko proponuję je wrzucać do takich specjalnych worków, w których pierzemy na przykład bieliznę i tak dalej, bo te elementy będą się w pralce obijać, co nie? I będzie huczeć w pralce niestety. Kiedy już przyjdziemy do domu, a żeśmy tego nie zrobili zaraz po strzelance, to jest wypięcie baterii, co nie? Po to robimy, żeby sobie nie zrobić krzywdy. W tej replice, czyli Specna Arms C19, jest tutaj możliwość wymiany szybkiej sprężyny, mieści się tutaj wszystko w tym miejscu. Wystarczy długim śrubokrętem wprowadzić, odkręcić prowadnicę kolby. No i to wystarczy, tam jest w środku na imbusik zwykła śrubka. Wyciągamy, wkładamy drugą, szybka sprawa. Ale nie musimy tego robić na tą chwilę, dlatego zajmiemy się dalej naszym rozbieraniem. Zdejmujemy oczywiście optykę, bo pod tą szyną, pod tą prowadnicą na pewno jest syf i samą optykę też trzeba wyczyścić. Jakoś strasznie źle nie jest, ale o tą optykę też musimy zadbać. Jeżeli o taką optykę nie będziemy dbać, to zaraz zrobi się na niej syf, przestanie to wszystko działać, będą porysowane obiektywy, no i to wtedy będzie totalna katastrofa. Oczywiście już wcześniej było sprawdzone, magazyneczek jest pusty. On wcale nie jest jakoś mocno nasyfiony, w nim się tam nic strasznego od tej strony przynajmniej nie stało. Tak samo tutaj port ładowania magazynka, ale za to będziemy się zabierać za chwilę. W dalszej kolejności zabieramy się za uchwyt pasa nośnego, ten makpulowy, zwykła śrubka na szynie RIS. Także odkręcamy to, zobaczymy co tam pod spodem jest. Tu akurat nie było źle, jest czysto. Na samej szynie też, ale warto to zdjąć, zobaczyć co tam się dzieje. No i oczywiście chwyt przedni, który mamy tutaj. Jego też musimy zdjąć, zobaczyć co tam się dzieje. No tutaj troszeczkę w kątach jest troszeczkę syfu, ale to nic. I tego typu elementy, takie zwykłe plastikowe, wystarczy przetrzeć zwykłą gąbką z płynem do mycia naczyń. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy latać z żadną miską i z żadnym, powiedzmy, płynem, z żadną wodą, możemy użyć zwykłego płynu do mycia okien. On jest z alkoholem, więc to szybciej odparuje i troszeczkę szybciej nam to wszystko wyczyści. Do takich elementów bardzo dobrze się nadaje. A tam, gdzie my nie dotrzemy, to za chwilę
ten środek sam odparuję, bo tak jak mówię, jest na bazie alkoholu, tam jest dość dużo stężenia, akurat specjalnie takie wybieram z alkoholem, nie dlatego, żeby się nawąchać czy nachlać, tylko dlatego, że to szybciej odparowuje i po prostu nie będzie ta wilgoć długo siedziała na takich elementach, co nie? A jak widzicie, wystarczyło przetrzeć, już jest okej, nie? To samo się tyczy magazynka, tylko tutaj trzeba uważać, żeby nie wprysnąć go tego płynu do środka, więc możemy lekko zasłonić sobie ręką i robimy dokładnie to samo, tylko najpierw sobie podłożymy papier. Jak widzicie, czyszczę tylko i wyłącznie boki, z racji tego, że spód i góra będą czyszczone smarem silikonowym, co Wam pokażę za chwilę. Więc z zewnątrz jest wytarty po prostu z tego kurzu, z tego syfu, z tego piasku. Drugą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest oczywiście port ładowania kulek, no i tędy wylatują nasze kulki. Musimy też uważać i zwrócić uwagę na tą sprężynkę i na tą w zasadzie zapadkę, taki pazur, który trzyma nam kulki, bo on za każdym razem po prostu przytrzymuje nam kulki w momencie, kiedy je załadujemy. Ta sprężynka dopycha ten pazur, no i to wszystko działa w bardzo prosty sposób. Ale to są elementy, które musimy zadbać. Te elementy są plastikowe, w środku jest śrubka metalowa, ale jak najbardziej możemy te elementy czyścić smarem silikonowym. Ja zwykły smar kupiłem sobie w Tajwanganie, tam nie pamiętam ile, to kwestia chyba kilkunastu złotych to była. I tutaj wystarczy naprawdę dosłownie lekko prysnąć. Możemy sobie do tego wszystkiego wziąć zwykłą szczoteczkę do zębów, jakąś niedużą. Ja akurat tą ukradłem mojemu synkowi. Troszeczkę wyszczotkować te elementy, które są w środku. Jak widzicie, troszeczkę na tej szczoteczce, bo to jest świeża, nowa szczoteczka, już jest troszeczkę usyfiona, więc coś tam jednak było. Możemy jeszcze raz. Można tutaj na tą sprężynkę dać zwykłego, nawet tak jak ja używam Gun Oil od Napiera, dosłownie małą kropeleczkę wacikiem wytrzeć i będzie też dobrze. Takimi uchwytami, tak jak wspomniałem, wystarczy wziąć zwykły ręcznik papierowy, tylko z tą różnicą, że ta śrubka, która tutaj jest, ona potrzebuje nasmarowania. Więc dokładnie w ten sam sposób czyścimy. Wycieramy z tego kurzu, z tego syfu. No, wygląda prawie jak nówka. I teraz już widzę, że ta śrubka troszeczkę ciężko chodzi. Dlatego dosłownie na czubeczek mała kropeleczka smaru pomoże nam wkręcić gwint i będzie na pewno dobrze trzymać, nie będzie łapała korozji, no i będzie tak, jak powinno być. O ile to wkręcę tymi drewnianymi łapami, nie? Takich smarowideł jak Napier, Gun Oil czy podobnych produktów możecie używać w zasadzie do każdego elementu metalowego w swoich replikach metalowego. On na pewno zabezpieczy przed korozją, będzie też dobrze działał w elementach jak zamek na przykład. Wtedy zamek troszeczkę lepiej się ślizga, stawia mniejsze opory tarcia, więc to jest na pewno dobry produkt do takich rzeczy, ale też nie ma co przesadzać z nim, bo uwierzcie mi, jak za dużo nalejecie, to wtedy ta replika będzie wyglądała jak stary diesel z Passata, będzie po prostu wszędzie olej cieknie i to nie... Ani to się fajnie nie strzela z takiego karabinka, no bo wszędzie cieknie olej i po rękawicach, i po rękojeści, i wszędzie. I no i to wygląda trochę słabo, nie? Więc naprawdę, dosłownie, można na lekko na wacik i posmarować czubek śrubki, lekko gwincik i to wystarczy. Tu nie trzeba cudów. No dobra, więc zabieramy się teraz za sam karabinek. On nie jest strasznie brudny, ale... najgorzej będzie się czyściło te szyny RIS, które są tutaj. No, są na tyle fajnie uświnione, że ten syf wchodzi dokładnie w te wszystkie szczeliny. No i niestety to trzeba wyczyścić, co nie? Że zabieramy się. Pierwszą rzeczą, którą ja zawsze robię, to zdejmuję te elementy plastikowe, jak na przykład kolba, nie? Kolby tego typu dokładnie te samo jak inne elementy plastikowe. Tu nie potrzeba też cudów, może mi się uda tutaj Wam zaświecić. W środku jest sprężyna, o którą też warto zadbać. To jest sprężyna, która trzyma zatrzask prowadnicy. Żeby ją odkręcić, tutaj na tej
prowadnicy. W środku jest na śrubokręt takie wycięcie. Trzeba w poziomie go wsadzić, zablokować, od dołu po prostu odkręcić nakrętkę i to nam wszystko wyjdzie, nie? Problem jest trochę ze skręceniem, bo tam trzeba gimnastykować się z palcami. Ja tego teraz nie będę robił, bo w zasadzie nie muszę tego robić. To jest... on tam jest dość dobrze nasmarowany w środku, z tego co widzę. Syfu nie ma, więc nie będę tego rozbierał. Ale powiem wam szczerze, że przy użytkowaniu takiego karabinka to się smaruje raz na dwa lata. To dosłownie. Tam nie ma potrzeby, nie wiadomo jak tego smarować. Tu chodzi o to, żeby po prostu ona spełniała swoją funkcję. No i to tyle, nie? Następną rzeczą, którą sobie zdejmiemy, to sobie ściągniemy tłumik płomienia, urządzenie wylotowe, w zależności jaki mamy karabinek, no i co tam mamy na końcówce nakręcone. Może to być też tłumik, zwykły tłumik dźwięku. Dokładnie tak samo wystarczy przetrzeć. Jest to metalowy element. Można go też oczywiście z zewnątrz lekko prysnąć takim specyfikiem na alkoholu, nie ma żadnego problemu. Tutaj trzeba się tylko dostać w te wszystkie wyżłobienia i do środka. No i tu oczywiście też mamy gwincik. Ten gwincik warto nasmarować. I zwykłym bacikiem możemy spokojnie sobie rozprowadzić, jednocześnie czyszcząc w środku ten gwint, nie? Bo na nim często osadza się syf. Nawet z samej repliki, podczas wkręcania i wykręcania często takich tłumików, jak sami widzicie, jest coś takiego, ale warto to zabezpieczyć. I to wszystko będzie działać zaraz. Dzięki temu, że nasmarujemy sobie taki tłumiczek, to będzie go łatwiej wkręcić i wykręcić, bo czasem te śruby lubią się zapiec. Tym bardziej, że czasem korzystamy z takich rozwiązań w warunkach, w których no jest, powiedzmy, zima, jest duża wilgotność, przychodzimy, zostawiamy repliki na tydzień, na przykład w piwnicy, bo teraz nie mamy czasu czy coś, wracamy i potem nie możemy tego odkręcić, nie? Więc warto sobie dać troszeczkę oleju, troszeczkę smaru na taki element. Zawsze to jest łatwiej potem odkręcić i wyczyścić. Następną rzeczą, zanim zaczniemy rozbierać środek i próbować dostać się do środka, do tych elementów wewnętrznych, musimy troszeczkę przyczyścić z zewnątrz tą replikę. Dlatego, żeby potem łapami ten syf, który jest, nie wnieść go z powrotem do środka, no bo to byłoby naprawdę podwójna robota, bezsensownie. I ja dokładnie w ten sam sposób, tą samą metodą, tymi samymi środkami czyszczę replikę z zewnątrz. Tutaj naprawdę nie ma się co spuszczać, tylko trzeba uważać, żeby nie pryskać tam nie wiadomo ile takiego płynu na tą replikę gdzieś tam do środka, do tych elementów, czy powiedzmy tutaj do portu ładowania, czy pod spust. Nie, no jest to bez sensu. Lekko zwilżyć po prostu z zewnątrz, troszeczkę szczoteczką, troszeczkę szmateczką i wszystko będzie dobrze. Więc zaczynamy. Dużym plusem tego, że ta replika ma plastikowe body, jest oczywiście to, że możemy tych środków, takich powiedzmy typu zwykły płyn do mycia szyb, tylko byleby na alkoholu, no jak użyjemy, no tutaj się nic nie ma prawa stać, no to żadna korozja nie wejdzie. Jedyne co, no ta sama zasada, wszystkie elementy metalowe musimy nasmarować, żeby nie łapały korozji i zadbać o to, żeby wilgoć nie dostawała się do środka, nie? Szyny RIS, które mamy tutaj usyfione, ja na początku na sucho po prostu ścieram, ok? Bo ja jeżeli dodam do tego piachu, który tutaj jest, no tego środka, tej wody, no to zrobię sobie błotko i będę miał podwójną robotę. Dlatego na początku robię to na sucho i po prostu sobie wycieram taką szczoteczką te wszystkie szyny, nie? Mamy już replikę wstępnie wyczyszczoną z tego syfu, z tego pyłu. Tu jeszcze się za chwilę po złożeniu tego z powrotem wszystkiego do kupy się pobawimy smarami, różnymi specyfikami. Teraz spróbujemy dostać się do środka. Do tego zadania będziemy potrzebować kluczyk imbusowy i zwykły śrubokręt. Teraz odepniemy sobie cały dół, czyli port ładowania razem z bolt catchem, z bezpiecznikiem, chwytem pistoletowym, no oczywiście cały ten dół wypniemy. On wyjdzie cały, zaraz zobaczycie, z całym silnikiem, ze wszystkim i zostanie w zasadzie nam tylko lufa z tej strony.
Żeby dostać się do środka, to pierwszą rzeczą musimy wziąć kluczyk imbusowy, 2,5 i wchodzi dokładnie w tą śrubkę. Ona wychodzi dość łatwo, dość lajtowo się odkręca, nie ma z nią problemów. Tylko jej nie zgubić, nie? Jest, widać tutaj końcówkę tego pinu, więc teraz będziemy potrzebować zwykły śrubokręcik, który wejdzie nam po prostu w ten element i wystarczy lekko puknąć i on wychodzi na zewnątrz. Normalnie możemy go sobie teraz wyciągnąć ręką. Ten element warto też nasmarować z racji tego, żeby potem przy wyciąganiu i wkładaniu, żeby on miał lekki poślizg, żeby to było potem łatwiej rozebrać, co nie? Teraz zabieramy się za ten pin. On z tej strony się wybija. Zwykły pin wsadzony. Dokładnie ta sama akcja, tylko śrubokręcik na środku i tyk. I on wychodzi dokładnie tak samo. Też go wyciągamy. I w tym momencie możemy po prostu rozpiąć dół. OK. Wychodzą nam dwa elementy z tego wszystkiego. Na razie ten element odkładamy. Tutaj mamy dostęp do sprężyny. Możemy zobaczyć, w jakim jest stanie, czy jest potrzeba, żeby to smarować. No i cały cylinder, całym mechanizmem. Z tej strony widać w zasadzie, jeżeli dobrze się przypatrzymy tutaj od tej strony, czy jest tutaj potrzeba jakiegoś czyszczenia, jakiegoś smarowania. No, według mnie nie ma. W tej replice bolt catch to jest tak naprawdę zwykły element taki, no ozdobny, co nie? Można go po prostu wysunąć do góry i tutaj widzę, że troszeczkę piasku naleciało, więc ta sama akcja, szczoteczka. Tu widzę, że ten element jest troszeczkę porysowany, a to wszystko za sprawą jednej rzeczy, którą właśnie zauważyłem od drugiej strony. Zaraz wam pokażę, co to spowodowało, takie porysowania od tej strony. Nie powinno to się dziać tak normalnie nie powinno się dziać, ale już wam pokazuję, co się wydarzyło z drugiej strony. Ale tutaj, tak jak mówię, nie wymaga to jakiegoś większego oczyszczenia, to wystarczy po prostu przetrzeć, dodać troszeczkę tutaj na prowadnicę i z tej strony troszeczkę smaru silikonowego, możemy lekko prysnąć na końcówkę i do środka tłoka, też będzie git. No, widzę, że tłok jest nasmarowany, bo on cały w środku świeci. Prowadnica też świeci od smaru i nie widać na nim piachu, więc tak jak mówię, nie trzeba tutaj jakichś wielkich interwencji, nie? Gorzej sprawa ma się tutaj z tej strony. Rączka przeładowania, której ja dość często używam, bo po prostu zwyczajnie ćwiczę sobie pamięć mięśniową. Ta rączka odpowiada nam oczywiście w broni palnej za przeładowanie, wprowadzenie pocisku do komory nabojowej. No ale tutaj w tej replice ona jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za to, żeby otworzyć klapkę. Tą. Która się teraz nie otwiera, bo to opadło. Możeśmy to rozebrali. Ale dobra, ona odpowiada za to, żeby po prostu otworzyć klapkę i tam dostaniemy się do systemu hop-up, gdzie możemy to wszystko regulować. No i niestety od tej strony widać, co się wydarzyło, nie? Jest tam sprężynka oporopowrotna, taka nieduża, która ma za zadanie po prostu limitować działanie tego zamka i za każdym odciągnięciem ma spowodować, że ten zamek wróci z powrotem na miejsce, nie? Ale widać, że tak się już rozciągnęła, że no... Ona jest po prostu rozwalona. Dobra. Więc żeby do niej się dostać, musimy wyciągnąć lufę wewnętrzną z całą komorą hop-up. Sprawa bardzo prosta. I tutaj już widać na tym, że ten element mamy do czyszczenia. Dzięki temu, że żeśmy się tarzali po ziemi, dzięki temu, że żeśmy się świetnie bawili, mamy to teraz do czyszczenia, co nie? Nie jest to nic strasznego. Ten syf wziął się z tego, że magazynki, które żeśmy podawali tam jeden za drugim, po prostu były już troszeczkę zakurzone, no i to się wszystko zebrało dokładnie w tym miejscu. Oczywiście do tego wszystkiego, żeby wyczyścić to z zewnątrz, ja używam smaru silikonowego. Nie pryskam jakoś mega obficie, ale pryskam na tyle dużo, żeby móc zetrzeć ten syf. Akurat te elementy wewnętrzne powinny być dość porządnie czyszczone, dbane. No,
To jest to, że jeżeli nie będziemy o to dbać, jeżeli będziemy to olewać, to te repliki zbyt długo nam nie posłużą, co nie? Możemy oczywiście, jeżeli zauważymy, że coś się dzieje z chopką, źle kulki podkręca, czy coś się dzieje, oczywiście w tym momencie musimy dostać się dokładnie do tego elementu, rozebrać to i zobaczyć, w jakim stanie jest gumka hop-up, albo może coś jest po prostu gdzieś tutaj w przewodzie lufy, co powoduje po prostu złe współdziałanie mechanizmów, no nie? No tak jak mówiłem, nie było strasznie, nie jest źle, ale trzeba to wyczyścić. Troszeczkę daję sobie na ten papierek i delikatnie, dosłownie nie wprowadzam do końca, żeby tam nie uszkodzić gumki. Delikatnie tutaj czyszczę sobie ten port tutaj z tej strony. Często do zestawów w tych takich tańszych replikach, ale też nie zawsze, nie jest to reguła, są takiego typu wyciory. To są o tyle fajne urządzenia, bardzo proste zresztą, które pozwalają nam na czyszczenie naszych luf. Wystarczy wziąć kawałek papierku, dosłownie prostokącik, złożyć sobie go powiedzmy na dwa razy. Przekładamy go sobie przez to oczko. Robimy takie coś, nie? Lekko, delikatnie go skręcamy. Na to dajemy silikonu w szpraju i po prostu delikatnie, lekko obracając, wkładamy i wyciągamy. Jak widać, wcale lufa nie była taka czysta, na jaką wyglądała na pierwszy rzut oka, co nie? Też możemy, jeżeli znamy długość naszej lufy, mniej więcej oczywiście, żeby nie wpychać tam do końca, do oporu, możemy to tą lufę wyczyścić, kiedy nawet jest założona na karabinku. Tylko mówię, no nie wpychać, nie wypychać tej gumki, bo potem będą tylko problemy z tym, nie? Więc ten element mamy w zasadzie czysty, możemy go sobie jeszcze prysnąć ze zewnątrz, żeby usunąć resztę tych syfów. No, ona wyglądała na czystą, nie? Więc jak sami widzicie, idziemy dalej. Teraz ten środek. No niestety, sprężynka jest do wymiany. Ja na tą chwilę nie... No, to się zdarza. Ja na tą chwilę nie mam takiej sprężynki i będę musiał prawdopodobnie czymś innym to zastąpić. Muszę sobie jakąś inną wymyślić. Coś tu innego wymyślę. No, muszę nad tym pomedytować troszeczkę. No i tyle. No, na tą chwilę muszę uważać po prostu z tą rączką przeładowania, żeby to nie urwać tego już zupełnie. Takie sprężynki niestety... ta rączka to jest bajer. To nie jest do ciągłego używania, ćwiczenia jakiegoś tam przeładowania na okrągło i bawienia się tym, bo to w końcu się rozciągnie tak jak u mnie i to się po prostu rozleci, nie? No trzeba tutaj zastosować coś mocniejszego, coś lepszego. Ta blaszka, która wypadła, to jest osłonka od komory hop-up w tym karabinku. Ona jest w taki sposób ułożona. W taki sposób ona jest ułożona i po prostu ona podczas odciągnięcia zamka lekko się otwiera, gdzie mamy dostęp do komory hop-up. No i jak puścimy rączkę, to wróci z powrotem na swoje miejsce. I ten element zauważyłem, że po prostu lubi łapać lekko korozję. Ja już go smarowałem kilkanaście razy różnymi specyfikami, próbowałem usuwać ten syf, a on się i tak robi, nie? Więc no... Taka jakość elementu. No tutaj akurat nic nam to nie poradzimy. Zrobimy dokładnie to samo, co z innymi elementami. Odtłuszczę sobie ją po prostu. I akurat na ten element ja sobie, bo to jest stalowy element, ze stalowy kawałek elementu jakiejś stalowej blaszki. Dosłownie troszeczkę smaru do czyszczenia broni. No i po całości rozprowadzam, żeby pokryć ten element, no bo mówię, on i tak zajdzie korozją. Nawet zauważyłem, że wystarczy podczas odciągania zamka i regulacji komory hop-up dotknąć palcem. Przytrzymać sobie palcem przez jakiś czas, spoconą ręką,
pyk, zostawiamy to, przychodzimy dwa dni później i widać normalnie odcisk palca, lekko właśnie już taki pokryty takim nalotem, nie? Więc no, taki po prostu jest element trochę, nie powiedziałbym wadliwy, ale no niższej jakości, niższej odporności, no nie? No nikt nie pomyślał o tym, żeby tutaj stosować jakieś wielkie zabezpieczenia, no to rozumiem, no bo to w sumie nie ma takiej potrzeby, nie? Tutaj jeszcze oczywiście musimy zerknąć do środka, czy do wejścia, w wejściu do lufy wewnętrznej czegoś nie ma, jakiegoś syfu, jakiegoś brudu, no i tyle. I tu w sumie nie ma też wielkiej filozofii. Wszystko to możemy czyścić smarem silikonowym, nawet w zasadzie powinniśmy. Przy takim zwykłym kontakcie, jeżeli wyciągniemy czysty papier, prawie czysty, to też nie ma się co tutaj nad tym wszystkim spuszczać, nie wiadomo jak, nie ma sensu. Ok. No, ta sprężynka będzie do wymiany, ona to wszystko spowodowała. Tą sprężynkę troszeczkę skrócę, bo i tak nie mam na tą chwilę nic innego. A coś musi trzymać tą rączkę przeładowania, żeby ona po prostu nie wyleciała, bo jak tej rączki nic nie będzie trzymać, to zwyczajnie ona wyfrunie, co nie? Obić tą końcówkę. Trochę zgnieść, trochę wyprostować. Wprowadzić do tej rączki, tej prowadnicy i ją po prostu napiąć. To chwilę mi zajmie, bo to jest syzyfowa praca. No dobra, wygląda na to, że chyba się operacja udała. Ja po prostu skróciłem troszeczkę tą sprężynkę i po to, żeby nie wadziła tam w środku. Ona już nie ma swojej elastyczności i po prostu jak zacznę ciągnąć znowu za wajchę, to ona się urwie. Ale ona jest tylko, no powiedzmy, po to, żeby była, żeby ta rączka nie wypadała. Teraz ja wam pokażę, jak to się wkłada, bo wiem o tym, że niektórzy mają z tym problem i potem to no grzebią przy tym godzinę i nie wiedzą, jak to zrobić, nie? A to jest naprawdę proste. Wystarczy tą blaszkę, tak jak macie to wyżłobienie, dosłownie wsunąć, bo najpierw jest ta niebieska prowadnica, nie? Ta niebieska prowadnica z tej strony, ona odpowiada za to, że jak odciągniecie, to w jedno z tych wyżłobień wchodzi i po prostu się ta blaszka odsuwa. I trzeba, może tak zrobię, wsunąć w taki sposób, żeby jedna część weszła tutaj pod spód tego niebieskiego elementu, a druga, żeby po prostu była sobie luźno. I teraz ten niebieski element, który jest z tej strony, o, tak jak tutaj, on będzie po prostu otwierał przez pociągnięcie tej dźwigni cały ten mechanizm, no i ten niebieski element otwiera też klapkę, nie? I to już siedzi na miejscu, spoko. Fajnie to pasuje. Ostatni rzut okiem tutaj, tak jak mówiłem, tu jest całkiem przyzwoicie. Możemy dla pewności troszeczkę silikonu z zewnątrz przetrzeć. Ale tutaj nic strasznego się nie działo. Możemy jeszcze zajrzeć sobie oczywiście do portu ładowania magazynka. To jest ten szeroki port. Jego też możemy sobie prysnąć silikonem. Tu jest w środku element zapięcia, czyli ten guzik, który mamy tutaj pod palcem wskazującym, kiedy strzelamy. I on kryje się zaraz pod całym tym mechanizmem cylindra, ale mamy do niego dostęp od strony portu ładowania. Czyli jak spojrzymy sobie tutaj, może tak wam pokażę, o, jak spojrzymy sobie tutaj, to widać po naciśnięciu tam schodzi taka sprężynka, nie? Tam w środku. No i tam możemy sobie prysnąć właśnie ze smaru silikonowego, przetrzeć zwykłym ręcznikiem papierowym i to wszystko będzie fajnie trykać. Chodzi o to, żeby po prostu tam się do środka, do tej prowadnicy też dostało troszeczkę smaru silikonowego, to będzie wszystko działać. Składamy to. Najpierw wkładamy lufę, żebyśmy o niej nie zapomnieli. Czyli w ten otwór, który tam jest na końcu, wsuwamy delikatnie i już czuć, że sprężynka tutaj też oporopowrotna zadrybiła, trzyma to, odkładamy, sprawdzamy, czy wszystkie elementy są na miejscu, czyli na przykład bolt catch.
Dla tych, co nie wiedzą, Bolt Catch to jest po prostu przycisk do zwalniania zamka. Kiedy strzelamy z karabinku, zamek zostaje w tylnym położeniu, wymieniamy magazynek, naciskamy ten guzik i zamek jest zwolniony po prostu z powrotem i możemy dalej prowadzić ogień. Nie, to jest właśnie ten przycisk, który za to odpowiada. Ale w replikach airsoftowych w wielu przypadkach po prostu jest to zwykła ozdoba, nic więcej, no bo ona nie ma tutaj racji bytu. W replikach gazowych to działa, bardzo często działa właśnie bolt catch, ale w tych replikach zwykłych elektrycznych już nie. Składamy to wszystko do kupy, po prostu odwracamy to, tylko w taki sposób, żeby to nie wyleciało, więc warto przytrzymać palcem i wystarczy to wszystko wsunąć. Dobra. Oczywiście musimy sprawdzić, żeby te otwory od pinów wpadły na swoje miejsce i w pierwszej kolejności po przetarciu oczywiście tych pinów. Ja sobie, bo to jest element metalowy, więc kropeleczkę oleju. Na początku lekko wkładam, ok. Z drugim robię dokładnie to samo. Ten drugi nieco się różni, bo ma tą, ten frez, takie wyżłobienie ma i on pasuje właśnie tutaj do tej obudowy i to jest ten, w który wkręcamy śrubkę. I to jest ten, co się lubi nam zablokować czasem, ale to nic, dobra. Wszedł. I teraz możemy wziąć śrubokręt. Zanim zaczniemy napierniczać, to musimy sprawdzić z tej strony, czy one na pewno weszły na swoje miejsce. I widać, że ten nie wszedł do końca na swoje miejsce, ale ten już tak. Możemy go spróbować przepchnąć palcem. Ten swobodnie przechodzi, robi robotę. Ten swobodnie przeszedł, nie ma problemu, więc od razu zakręcamy, żeby już nam tutaj nie tańczył. I po dokręceniu on troszeczkę się lekko zwichruje, bo on się zablokuje o tą obudowę. A ten drugi widzę, że już z tej strony wychodzi lekko nierówno, ale to nic. Wystarczy go troszeczkę wziąć i puknąć i on już wyszedł na swoje miejsce. Lekko możemy z zewnątrz go przetrzeć szmatką, żeby nam nie syfiło olejem. Mamy już to wszystko złożone z powrotem. Ta rączka działa, bo ona zaskakuje, tylko to jest dosłownie 5 pociągnięć i to będzie już po tej sprężynie wewnętrznej. Dokładnie taki kawałek musiałem uciąć, no widzicie, to oczko już się wyrobiło, się wyciągnęła ta sprężyna i ona tam była cała poskręcana, co nie? Także... Dobra, więc mamy to złożone, nie jest źle, wygląda to całkiem przyzwoicie. Teraz tak, wiele osób twierdzi, żeby konserwować te elementy, pryskać silikonem i tak dalej. No ja uważam, że to nie do końca jest dobre. Po pierwsze, te elementy, które używamy, czyli na przykład bezpiecznik, jak go spryskamy odpowiednio mocno silikonem czy spust, on będzie się ślizgał. On będzie się ślizgał w łapach, przycisk, który mamy tutaj do zwalniania magazynka, no po prostu będzie to się wszystko ślizgać i no ja tego nie robię. Gdyby to był element stalowy, metalowy, no to oczywiście bym prawdopodobnie przetarł gun oil, troszeczkę bym użył na to taką cieniuteńką warstwę, no i tyle. Ale w tej replice uważam, że to jest niepotrzebne. Sprawa z szyną RIS, wystarczy moim zdaniem ją przeczyścić, wystarczy dotrzeć do tych zakamarków właśnie po to taką szczoteczką, gdzie tam zauważymy, wytrzeć to, co się da i tyle. Tu nie powinniśmy się jakoś nie wiadomo jak spuszczać, ale zwróćmy uwagę na te śruby mocujące szynę RIS. Tak samo tutaj z całym body. Na te śrubki musimy zwrócić uwagę, musimy to dbać. Bo może się okazać, że za jakiś czas one będą miały korozję po prostu, no i nie dość, że będzie to wyglądało nieestetycznie, ale też musimy zwracać uwagę na to, żeby one były za każdym razem dokręcone. Oczywiście na wierzch, na te elementy stalowe, można wziąć sobie dosłownie kropeleczkę na bacik. Troszeczkę smarowidła nałożyć i zaraz go delikatnie przetrzeć, żeby tylko taki delikatny film był na tym.
To spowoduje, że nie będzie też wchodziła nam ruda i nie będzie powodowała tutaj syfu. Naprawdę wystarczy taki delikatny film. Jak widzicie, wacik przetarłem dosłownie tylko po tych śrubkach i on jest rudy, więc gdzieś ta ruda tam w środku, w tych śrubkach, w tych miejscach jednak się pojawia, delikatna. No ale jak sami wiecie, ja swoich replik raczej nie oszczędzam, więc to jest jak najbardziej możliwe, że tam się coś takiego dostało. Więc teraz składamy to dalej z powrotem do kupy. Gwint 14 mm lewoskrętny, więc tutaj wszystkie te, co są w tym standardzie, końcówki, tłumiki i inne cuda możemy nakręcić. Czekajcie tylko teraz, dobrze. W następnej kolejności damy sobie uchwyt na pas. Akurat ja z niego korzystam rzadko, bo ja jestem fanem uchwytów jednopunktowych. Są po prostu dla mnie najwygodniejsze. Czy ty te same wyżłobienia trafiłeś, chłopie? Tak, trafiłem w te same, dobra. Teraz chwyt przedni. Żeby go zamontować musimy... Żeby go zamontować musimy oczywiście wykręcić śrubkę i wsunąć go po całości po szynie RIS. I to jest dobry moment na to, żeby zamontować też kolbę, bo po zamontowaniu kolby będziemy wiedzieć, na jakiej długości powinniśmy mieć uchwyt. Ja zazwyczaj pracuję na ostatnim ustawieniu. Dobra, mniej więcej jest, muszę przesunąć sobie dosłownie o milimetr i tak jak w tamtym przypadku, metalowy gwincik, metalowy element, leciutko, dosłownie malutka kropeleczka i śrubka ląduje na swoim miejscu, wkręcamy. No dobra, ten karabinek w zasadzie już jest ze zewnątrz i od środka wyczyszczony na tyle przyzwoicie, żeby można było dalej z niego strzelać i się nim bawić. I teraz na sam koniec przychodzi chyba najtrudniejsze, czyli nasza optyka. Niektórzy używają kolimatorów, holografów, lunet i innych cudów i w zasadzie wszystko wygląda to bardzo podobnie. Ja to czyszczę, tak jak inne rzeczy, przy pomocy zwykłego płynu do mycia szyb na alkoholu. Z tym wyjątkiem, że obiektywy czyszczę sobie płatkami kosmetycznymi, bo one po prostu lepiej czyszczą te obiektywy, nie zostawiają żadnych śladów, no i oczywiście nie porysują nam takiego obiektywu. A cała reszta wygląda dokładnie tak samo. Więc dokładnie tak jak inne elementy, po prostu spryskuję sobie go z zewnątrz. Z tym wyjątkiem, że tutaj troszeczkę obficiej. Bardziej obficie. Czyszczę go z zewnątrz, ale bez tej... bez czyszczenia obiektywów. No, na obiektywy przyjdzie za chwilę pora. Na początku staram się pozbyć oczywiście tej głównej, pierwszej warstwy tego syfu i to tyle, nie? Potem idą w ruch waciki i jedne i drugie w zasadzie. Dobra. Staram się je wycierać do końca, żeby nie zostawiać na nich resztek tego środka, tego płynu. No, z racji tego, że po prostu, żeby nie było żadnych refleksów, żeby nie było usyfienia, żeby ten obraz był po prostu czysty i klarowny, jak będziemy patrzeć przez niego. Więc tu wygląda już całkiem spoko. Z drugiej strony wygląda dramat, ale to już zabieramy się za to. Nic nie przyciskam, robię to powoli i delikatnie. Nie robię tego szybko z racji tego, żeby po prostu nie zetrzeć tutaj. Wszystko to robimy powolutku, nie śpieszymy się. Wycieramy do sucha, dookoła też. I tyle.
Na rynku dostępne są oczywiście specjalne środki do czyszczenia takich rzeczy, ale one działają na tej samej zasadzie i jak w zasadzie zwykły płyn do mycia szyb. Im więcej alkoholu, tym lepiej, szybciej odparowuje, lepiej to czyści, lepiej odpuszcza, więc ja bym się tutaj jakoś zbytnio nie martwił tym wszystkim. No, wszystko działa, wszystko jest spoko, nie ma problemu. Teraz te wszystkie zakamarki, do których nie mogliśmy dotrzeć, przy samych guzikach, no bo tam jest ciężko to wsadzić po prostu, więc najpierw biorę sam bacik, spryskuję go delikatnie i wtedy mogę wjechać tutaj w te wszystkie zakamarki, w których mógł wejść syf. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu tego kolimatora, wyczyszczeniu wszystkich zakamarków, warto jeszcze zajrzeć pod osłonki regulacji. One co prawda w takiego typu kolimatorach mają uszczelki specjalne, ale warto zajrzeć, czy tutaj przypadkiem coś się nie dzieje, czy się woda nie dostała, czy po prostu na przykład korozja nie wchodzi. Jak widać, tutaj wszystko jest w porządku, tutaj się nic nie dzieje, no ale tak jak mówię, warto do tego wszystkiego raz na jakiś czas zajrzeć. Jak się nic nie dzieje, to z powrotem zakręcamy. Uszczelki trzymają, więc spoko, nie ma problemu, kolimator się włączył, więc montujemy go z powrotem na karabinek. Więc wygląda na to, że już wszystko jest ok. Możemy jeszcze podpiąć bateryjkę, sprawdzić, czy wszystko działa, czy nic się nie uszkodziło. Także widać, że działa wszystko elegancko. Z zewnątrz jest tak, przyzwoicie wygląda, nie jak nówka, ale przyzwoicie. Z wewnątrz żeśmy wyczyścili, zakonserwowali to, co trzeba było, więc to są domowe sposoby, że tak powiem, najprostsze przy użyciu środków, które każdy z nas ma w domu. Możemy sobie poczyścić taki karabinek bez większego problemu. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać o tym smarze silikonowym, no i jakieś smarowidło do metalu, żeby zakonserwować sobie i wyczyścić elementy metalowe, stalowe. No to o tym trzeba pamiętać. Możemy też do niektórych takich jakichś cięższych rzeczy do zakonserwowania albo żeby poprawić na przykład ślizg suwadeł, niektórych, nie wszystkich, ale niektórych możemy użyć gęstych smarów, tylko tam trzeba pamiętać, że te gęste smary lubią do siebie przyciągać kurz, przyciągać piach, więc potem jest trochę ciężej to wyczyścić i tam jest zabawy, no ale taki zwykłe smarowidło do broni, czy podobnej konsystencji, nawet smarowidło może być olej silnikowy, bo wiem, że wielu ludzi pełen syntetyk używa do wiatrówek, do airsoftu, pełen syntetyk olej, na przykład 5W30, 5W40, wbrew powszechnej opinii ten olej nie rozpuszcza uszczelek, więc jak najbardziej można używać do konserwowania takiego sprzętu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Fajnie, że żeście mnie jeszcze raz odwiedzili i oglądaliście sobie, jak się czyści taki właśnie karabinek po strzelaniu, czy też tarzaniu się w piachu. No i chciałbym Wam jeszcze raz przypomnieć o tej tarczy. Tam wystarczy wejść na Face'a, wrzucić zdjęcie i możecie dostać tą tarczę za free. Na przyszły tydzień, może za półtora tygodnia, wyłonimy już tego szczęśliwca, który dostanie tą tarczę, ją wyślemy, czy też będzie chciał sam, może po nią przyjechać. No zobaczymy, kto to będzie w ogóle, nie wiadomo jeszcze. A w międzyczasie przygotowuję, bo już wcześniej była mowa o tym, żeby pokazać, jak się czyści wiatrówki i tam pójdziemy troszeczkę krok dalej, bo specjalnie zniosłem wiatrówkę, jest tą moją B1 starą do piwnicy, ona już od 4 tygodni leży w piwnicy w warunkach takiej wysokiej wilgotności i chcę Wam pokazać, co się może stać z taką wiatrówką, kiedy ją tak trzymamy w takich warunkach. Chcę Wam pokazać no, po rozebraniu, jak ona będzie wyglądała w środku, gdzie przez długi czas nikt do niej nie zaglądał, czyli w zasadzie zrobimy sobie taki przegląd zerowy takiej wiatrówki, no i pokażę Wam, jak ją się czyści, jak ją doprowadzić do stanu takiego przyzwoitego, nie? Także jeszcze raz dzięki i co? Do zobaczenia. Cześć!